Witam wszystkich miłośników takich to oto samochodów jak Renault Kadjar, ale i Dacia Duster, które są bardzo porównywalnymi samochodami. Jeżeli chodzi o przewody i instalacje w tym samochodzie, jest to przewód podciśnienia i wypięcie go. Najlepiej go tutaj wypiąć i wysunąć. Zauważyłem, że w tym przypadku ten przewód, jego położenie w zaciskach jest uzależnione od tego, jak przebiega przewód metalowy. W tym przypadku jest on umiejscowiony nad pompą. Być może w tym samochodzie, w tym Kadjarze z przebiegiem 110 tysięcy coś było robione przy pompie paliwa, bo tu mamy pompę paliwa. W każdym razie poprowadzenie tego przewodu, tak jak tutaj, nie powinno spowodować żadnego problemu. Widzę tylko, że jest inny kierunek przewodu metalowego, bo tutaj ten kierunek przewodu metalowego jest taki, jaki jest. I dlatego można przewód gumowy połączyć, poprowadzić w tych zaciskach. Kolejna sprawa to działanie sprzęgła alternatora. Rzeczywiście ten samochód ma takie sprzęgło jednokierunkowe. Po co takie sprzęgło jest? Ono jest po to, żeby wyrównywać moment włączania się obciążenia na alternator, żeby nie dochodziło do szarpania układem napinacza. Należy popatrzeć, czy dochodzi do wibrowania paska wielorówkowego. Tutaj pasek wielorówkowy chodzi bardzo równo. Miałem takie przypadki w Citroenie C5, przepraszam, w Citroenie XM, gdzie dochodziło do wibrowania tego paska, czyli nie było efektu sprzęgła. Pasek nie był wyrównywany w żaden sposób, jego napięcie na napinaczu, bo to po to właśnie służy ten napinacz, żeby wyrównoważać na pasku wielorowkowym działanie takich urządzeń jak klimatyzacja, sprężarka i alternator, i wtedy nie dochodzi do szarpnięć na napinaczu. Będzie wyraźnie szarpało na napinaczu, takie pojedyncze trzaski z tych okolic. To może być też załączana sprężarka klimatyzacji. Ja zaraz odpalę samochód, zobaczymy, jak on się zachowuje. Przyspieszę i posłuchamy sobie. Mój samochód ma instalację gazową. 200 tysięcy, nic nie było tutaj grzebane, nic nie było robione. Używam częstą wymianę oleju, co 10 tysięcy, dodatki, tak jak na moich filmach. Nie ma żadnych trzasków, teraz dodam gazu. Jest takie pyknięcie, słychać, ale ono ma żaden związek z pracą i zawsze tak było w tym samochodzie. Występuje takie zjawisko, ale ono nie ma żadnego związku z pracą sprzęgła w alternatorze. Jeszcze raz przyspieszę. Ja bym powiedział, że to ma związek z otwarciem przepustnicy raczej, no ale tak słychać takie puknięcie przy dodawaniu gazu. Przy schodzeniu z wysokich obrotów też może takie zjawisko występować. Proszę, jak cicho chodzi rozrząd w tym samochodzie. Samochód ma w tej chwili przejechane na tym oleju 5000 km. Do 10 tysięcy
jeszcze trochę czasu upłynie. Olej jest czyściutki, bo często go sprawdzam, jego poziom. No więc tyle mogę powiedzieć. Samochód jest warty uwagi, ale trzeba uważać, ponieważ samochód jest ze Szwecji, jak wygląda konserwacja pod spodem, bo tam są tęgie zimy. Co prawda soli nie sypią, ale przód tego samochodu wymaga konserwacji, zwłaszcza taka belka tam jest. Z przodu ona jest pod chłodnicą na dole i do niej jest mocowanie osłony chłodnicy. Warto zajrzeć, tam ono jest na trzech spinkach i tam lubi się pojawić korozja. Ja to zabezpieczyłem w moim samochodzie. Tyle, pozdrawiam, na razie, do następnego filmu.